Bo ja nie jestem przekonana, czy za chwilę Mariusz Kamiński z panem Wąsikiem nie zamieszkają w tym pałacu prezydenckim. Znaczy, jeżeli panowie staną się zamiast więźniami zakładu karnego na Białołęce, czy na Służewcu, czy nie wiem gdzie tam, staną się więźniami pałacu prezydenckiego, no to będziemy mieli do czynienia z nową sytuacją. W pewnym sensie z perspektywy pana prezydenta pałac prezydencki stanie się azylem i schronieniem, z perspektywy znacznej części społeczeństwa stanie się zakładem penitencjarnym. Trudno mi już wtedy, że tak powiem, wyobrazić sobie, jaki komunikat będziemy wysyłali do naszych współobywateli i jak prezydent będzie chciał tego typu decyzje bronić. Natomiast to już jest sprawa pana prezydenta.